witamy wszystkich gorąco i serdecznie na Międzynarodowym Pucharze Polski Federacji WWF. Szanowni Państwo, przed nami zmagania sportowców, którzy szykowali formę przez długi okres. Przypomnę, że są to eliminacje do Mistrzostw Świata, które odbędą się za 2 tygodnie w Kownie na Litwie. Chciałbym na dobry początek zaprosić naszego głównego patrona, czyli burmistrza Skarszew, pana Jacka Pauli, i dla niego poproszę o gorące brawa! Przypominam, że jesteśmy na świeżo otwartym obiekcie od około miesiąca, a ja oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. To dla nas wielki zaszczyt, że tylu wspaniałych ludzi, sportowców, ludzi o niesamowitej determinacji przyjechało właśnie tutaj, do Skarszew, w dawnej stolicy województwa pomorskiego, do tego obiektu. On jest dla Państwa, ja tutaj z panem Wojtkiem, moim kolegą, ustaliliśmy, że jakakolwiek inicjatywa się pojawi związana z eliminacjami, z mistrzostwami, każdego roku jesteście Państwo tutaj miłymi gośćmi. Powiem tak nieoficjalnie, ja jestem pod gigantycznym wrażeniem Państwa sylwetek, Państwa determinacji, tego co robicie na co dzień. Ja wraz z moim zastępcą obiecujemy, że za jakiś czas, nie powiem jaki, będziemy tak małymi stopniami, małymi kroczkami zbliżać się, czy iść w tym samym kierunku. Oczywiście droga przed nami daleka, ale to co Państwo robicie to jest fantastyczne. Fantastyczne i to, że jesteście tutaj w Skarszewach napawa nas radością. Nowy obiekt, hala widowiskowo-sportowa w Skarszewach jest do Państwa dyspozycji. Można potem obejrzeć wszystkie możliwości tego obiektu, sprzęt technogrzyma, siłowni, sale fitness i wreszcie sala główna. Drodzy Państwo, raz jeszcze powiem, że czujemy się zaszczyceni, że odwiedziliście Państwo Skarszewy. Mam nadzieję, że to będą 2 dni pełne atrakcji, które Pan Wojtek Nadolski ze swoją ekipą dla nas przygotował. Dziękuję bardzo, życzę świetnej dyscypliny, świetnej wrażeń, świetnych emocji. Dziękuję.
kategorii Open kobiet. Zostaje zawodniczka z numerem 51, Olga Listopadowa. Wielkie brawo! Miejsce pierwsze w kategorii Open. Pozostałym panią, zapraszamy panie tutaj do przodu na jedną wspólną pozę jeszcze przed podium, proszę, przed podium. Bo tutaj walczymy tylko o miejsce pierwsze. Druga pani również, przed podium. I tak oto, proszę państwa, zwycięzca w kategorii Open Międzynarodowego Pucharu Polski Federacji WBBF, WFF z Karszewy 2018. Zostaje nim Sebastian Pałaszewski. Sebastian Pałaszewski, zwycięzca kategorii Open z Karszewy 2018. Sebastian na podium, pozostali zawodnicy przed podium. Szybciutko, wspólna poza. A przypomnę, są to zwycięzcy z poszczególnych kategorii.